tym odcinku pokażę Wam, co potrafi Rocky. A dokładnie jego czujniki, które zamontowane są tutaj. Potrafią one nie tylko odczytywać kolory, ale także za pomocą sensora szarości możemy śledzić na przykład linię i prowadzić Kodeja po niej. Kiedy obrócimy czujniki w dół, Rocky może jechać po linii. Zobaczcie, jak to wygląda. Pamiętajcie, kiedy będziecie chcieli jeździć swoim Kodejem, zaprogramujcie sobie też awaryjny przycisk, który zatrzyma ruch. Wciskam A i robot zaczyna śledzić linię. Pokażę Wam zaraz, jak dokładnie to zrobić. Przede wszystkim linia musi być bardzo dobrze narysowana. Musi być dosyć ciemna. A tutaj w C mam wyłączenie wszelkiego ruchu. Kiedy wciskam A, dzięki zastosowaniu zawsze w moim skrypcie, mój robot cały czas wysyła sygnał zczytujący linię. To pozwala ją dokładnie śledzić. I tak jak już Wam mówiłam, pamiętajcie o awaryjnym wyłączeniu, aby robot Wam nie uciekł. Cody Rocky ma lęk wysokości, dlatego możemy zaprogramować go, żeby nie spadał ze stołu. To bardzo przydatna funkcja, zwłaszcza kiedy bawimy się nim na biurku. Zobaczcie, jak to działa w praktyce. Czyż nie przydatne? Omijanie przeszkód to ulubiona zabawa Cody Rocky. Zobaczcie, jak łatwo pobawić się z nim w berka. Przeszkoda. 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 I oczywiście C, awaryjny przycisk, żeby już nie jeździł. Pamiętajcie o tym, bo w tym wypadku spadnie Wam ze stołu, ponieważ opcja klipu już nie działa, bo czujnik nie jest obrócony.